Wjeżdżamy na obwodnicę zachodnią od strony Podegrodzia i Starego Sącza. Mijamy ekipy robotników, które pracują na poboczach. Układają krawężniki, bariery ochronne. Ale droga jest przejezdna, jasna, długa, prosta. Dookoła piękne widoki. Zwalniamy przed rondem w Podrzeczu, skąd kontynuujemy jazdę obwodnicą. Ruch panuje tu taki, jakby droga została już otwarta. Nic z tego, to są pojazdy budowy. Mkniemy przed siebie i kiedy wydawało się, że nic nas nie zatrzyma, zatrzymało właśnie. To ten most, który pokazywaliśmy kilka dni temu. Dziś miał być już przejezdny, a nie jest. Od wczoraj są wykonywane na tych krótkich odcinkach, kilkudziesięciometrowych, fragmenty nawierzchni ścieralnej. Tej warstwy już, która zostanie na zawsze. Ona na dzisiaj jeszcze jest gorąca, nie można na nią wjechać. Wszyscy uwijają się tu jak w ukropie, a na dodatek co chwilę przyjeżdża ktoś z inspekcją. Dziś na przykład starosta nowosądecki. Każdy pyta, czy drogowcy zdążą na czas. Sądeczanie nie powinni mieć wątpliwości żadnych, dlatego że ta inwestycja zostanie zakończona w terminie, o którym mówiliśmy. Do końca listopada wszelkie prace budowlane na placu budowy zostaną zakończone. Trzeba przyznać, że wygląda to nieźle, co przyznał także wicemarszałek Małopolski, który także dziś podglądał, co się tu dzieje. Trzeba to właśnie na to patrzeć kompleksowo, bo to nie jest tylko kwestia tej obwodnicy zachodniej. Obwodnicę Starą Sądecką, o której mówili, że Cyceń wybudowało województwo małopolskie od A do Z, od 53 miliony złotych. Obwodnicę Podegrodzia wybudowało województwo i ta obwodnica zachodnia też jest budowana z naszych środków, chociaż inwestorem realizującym jest powiat, to trzeba uczciwie powiedzieć. I to, ten kompleks jest wielką naszą satysfakcją, bo w dużej części rozwiązuje problem obwodnicy po tej stronie Nowego Sącza. Budowa zachodniej obwodnicy możliwa była przede wszystkim dlatego, że kiedy większość wątpiła robić czy nie, to władze Małopolski decydowały, że warto zarezerwować i wydać na to pieniądze. Dzięki temu ten fragment Sądecczyzny z punktu widzenia kierowcy wygląda imponująco. A kiedy po drodze zobaczyliśmy, jak z budowy zjeżdża maszyna asfaltująca, to nie mieliśmy obaw, że ona stąd ucieka. Ona po prostu zrobiła swoje i teraz może odjechać na zasłużony odpoczynek.